Oskarżam Witolda Pileckiego o przygotowywanie zamachu zbrojnego w interesie obcego rządu. Nielegalne posiadanie broni palnej i materiałów wybuchowych. Nazywam się Józef Różański. Jestem pułkownikiem Wojska Polskiego. Będziemy pisać wasz życiorys. Rowecki. Pilecki. Potrzebujemy kogoś w Auschwitz. Robią tam drogę Dachau albo jeszcze coś większego. Musimy wiedzieć, co dać znać na zachód. Majer twierdzi, że jeżeli pan nie da rady, to on nie widzi nikogo innego. To rozkaz. Prośba. Musi być jakaś presja świata na tych niemieckich barbarzyńców. Cimia uciekłeś, więc byłeś głupi, nieświadomy, czy po prostu ślepo wypełniałeś rozkazy. Trzeba mu zrobić fałszywy życiorys. Weteran po Auschwitz, trzeba się będzie trochę wysilić. Coś tam wymyślicie, poruczniku, działajcie! Za każdy wasz upadek połamię wam kości w pokoju obok poskładanego z nanowo i ten do skutku. Czy pani wie coś na temat raportu, który pani mąż pisał, będąc w Auschwitz? Oni się boją, co Witold mógł napisać w meldunkach z Auschwitz. O Cyrankiewiczu. Gdzie teraz znajdują się te dokumenty? Więc o to wam chodzi. Trzeba napisać zeznania. A może zaprosimy tu panią Marię? Porozmawiamy sobie wspólnie. Podpiszesz zeznanie, że gromadziłeś broń w celu dokonania zamachu na najważniejsze osoby w państwie polskim. Gówno wam podpiszę. Wyszedłeś z Oświęcimia, a z między swoich nie wyjdziesz? W więzieniu UB Oświęcim to boli troszkę. Odwróć się. Twarzą do ściany. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać.